Cześć wszystkim, dzisiaj na temat alimentów, celebrytów, ile płacą celebryci alimentów. Tym razem na tapetę wezmę celebrytów z zagranicy, spoza Polski. Jeśli zostawicie 1000 łapek pod tym filmikiem do góry i napiszecie w komentarzach, że chcecie zobaczyć tutaj takie zestawienie, jeśli chodzi o polskich celebrytów, to zrobię drugi filmik. No właśnie, ile płacą tak naprawdę artyści, piosenkarze na swoje dzieci? No i tak naprawdę, kto z tych wielkich celebrytów za granicą płaci alimenty? No, wysokość niektórych alimentów naprawdę może przysporzyć aż o ból głowy, bo te pieniądze spokojnie mogą starczyć na swobodne czy luksusowe życie, nie tylko po prostu w Polsce, ale także za granicą. Ale o tym w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, jeśli chodzi o alimenty, to w Polsce jest to tak naprawdę obowiązek, z którym bardzo duża grupa ludzi zwleka i nie płaci alimentów. No tam są praktycznie setki milionów zaległości. No to przykra tak naprawdę sprawa. Natomiast jeśli chodzi o zagranicę celebrytów, to pierwszym na liście tutaj celebrytów, który płaci alimenty na swoje dzieci, to jest Mel Gibson, a więc znany tak naprawdę aktor, który płaci na swoją po prostu córkę $60,000. $60,000 miesięcznie, tyle płaci praktycznie do alimentów. No to są potężne tak naprawdę pieniądze, no bo to praktycznie jest około 200,000 zł. Tyle właśnie płaci ten aktor. Później mamy Toma Cruise'a i Kate Holmes, a więc znana tak naprawdę para z Hollywoodu, tak znani, przez wiele lat byli parą tutaj zakochanych, którzy chętnie pozowali na ściankach, robili sobie zdjęcia, tak uchodzili tak naprawdę za idealną parę. No i teraz jeśli chodzi o Toma Cruise'a i Kate Holmes, to Kate Holmes wychowuje dzieci, a więc Suri, praktycznie będzie tutaj musiał Tom Cruise płacić alimenty aż do wieku pełnoletności, czyli do 18 roku życia. No i płaci miesięcznie $33,000 miesięcznie. No to są kosmiczne pieniądze, to jest praktycznie ponad 100,000 zł, to rocznie to jest ponad 1 000 000 zł, 1 200 000 zł. No ale trzeba przypomnieć, że Tom Cruise za udział w jednym filmie potrafi skasować od 10 do 20 milionów złotych, także na pewno ma po prostu z czego pokryć te zobowiązania. Następnie mamy tutaj Colin Farrell i Alicja Bachleda Curuś, a więc no, oczywiście celebryta zagranicy Colin Farrell, ale też wątek polski. Jak tutaj media podają, Colin Farrell ma płacić Alicji Bachledzie Curuś około $30,000 miesięcznie, to daje około 100,000 zł. Takie informacje pojawiły się właśnie w mediach. To też bardzo wysokie tak naprawdę kwoty. Eddie Murphy, a więc ten znany tak naprawdę aktor, ten śmieszek można powiedzieć, który tutaj rozśmieszał ludzi w licznych filmach, tak, bardzo taki charakterystyczny, rozpoznawalna tak naprawdę postać. Eddie Murphy był swego czasu w związku z Mel B, czyli z jedną z wokalistek Spice Girls, no i płaci tutaj na dokładnie córkę ma z Mel B, płaci na tą córkę $50,000 miesięcznie, czyli ponad 150,000 zł, tyle płaci właśnie Eddie Murphy. No ale Eddie Murphy też wydaje się, że ma z czego płacić, to jest absolutnie aktor wzięty, brał udział w licznych tak naprawdę filmach, komediach, które do dzisiaj rozśmieszają, bawią publiczność na całym świecie. Potem mamy François-Henri Pinault, francuski miliarder, oraz Salma Hayek. Oni także byli parą, z tym, że właśnie rozstali się i z tego związku, z owocem ich miłości jest 6-letni Augustina James, a więc na którą tutaj płaci miliarder $46,000 miesięcznie. $46,000 miesięcznie, tyle płaci właśnie na swoje dziecko. Potem mamy Halle Berry. Halle Berry jest to znana aktorka, swego czasu była bardzo znana tak naprawdę w Hollywoodzie, występowała w licznych filmach. No i ma córkę
na halę z modelem Gabrielem Aubry. No i tutaj płaci tak naprawdę ten model Halle Berry raptem tylko 20 tysięcy dolarów miesięcznie, tak? No w stosunku do tamtych alimentów wcześniejszych to jest zdecydowanie mniej, praktycznie o połowę. Tutaj płaci ten model Halle Berry tylko 20 tysięcy dolarów tylko, albo oczywiście aż jak na warunki polskie. Później mamy tutaj kolejną gwiazdę, to jest Britney Spears i tu jest ciekawa sytuacja, ponieważ w przypadku Britney Spears sytuacja jest odwrotna, to zabrano jej dziecko, a nie ona zajmuje się wychowaniem dziecka. To jest tak naprawdę sytuacja znana, gdzie Britney Spears miała problemy w pewnym momencie swojego życia, ogoliło głowę na łyso, paparazzi ją śledzili, miała problemy z różnymi tutaj używkami. W sumie Britney Spears musi płacić ojcu swojego dziecka praktycznie 20 tysięcy dolarów miesięcznie alimentów. 20 tysięcy dolarów miesięcznie alimentów to jest około 60 tysięcy złotych. Tyle właśnie musi Britney Spears płacić za wychowywanie dziecka przez po prostu ojca tego dziecka. Tak mówię, odebrano jej prawa do opieki nad dzieckiem po tych występach, które miały miejsce w 2008 roku. To była słynna sytuacja, media to opisywało, ogoliła głowę na łyso, tak, miała problemy z używkami. No, ona osiągnęła sukces w młodym wieku, niektórzy mówią właśnie, że ta sodówka uderzyła do głowy, nadmiar pieniędzy, tak kreowano w niej taki, że ona była taka po prostu słodka, tak, piękna blondyneczka z ząbkami, uśmiechnięta, ups, I did it again, tak, śpiewała chyba tą piosenkę. Charlie Sheen, mamy Charlie'ego Sheena, a więc ten znany tak naprawdę aktor, dzisiaj tak naprawdę bohater brukowców, no nie ma chyba dnia w Ameryce, jak ktoś mieszka na co dzień po prostu w Hollywoodzie, to nie ma chyba dnia, żeby nie pojawiła się rubryka z Charlie Sheenem, znany tak naprawdę jest ze swoich wybryków, a więc Charlie Sheen płaci tutaj na swoje dzieci 50 tysięcy dolarów miesięcznie. W sumie był dwukrotnie był żonaty. No i płaci w sumie na swoje dzieci 50 tysięcy dolarów, 50 tysięcy dolarów miesięcznie, a ma czwórkę dzieci. Ma czwórkę dzieci, dwie córki i dwóch synów, o czym mało kto tak naprawdę wie, bo wszystkim wydaje się, że Charlie Sheen to jest taki tak naprawdę niebieski ptak, który się tam bawi i tak dalej, spotyka się z różnymi kobietami w tym show biznesie, no też znane są tak naprawdę jego przeboje z różnego rodzaju używkami, spotyka się też z gwiazdami tutaj filmów porno, no, bardzo kolorowa tak naprawdę postać. Okazuje się, że Charlie Sheen ma czwórkę dzieci i w sumie płaci 50 tysięcy dolarów miesięcznie. Oczywiście trzeba pamiętać, że to są koszty takie oficjalne, tak zasądzone przez sąd, oprócz tego mogą płacić dodatkowe pieniądze, chociaż no, nie zawsze to jest po prostu standardem. Paul McCartney, i tu jest bardzo ciekawa sytuacja, Paul McCartney tutaj nie ma dzieci tak naprawdę, a alimenty płaci tutaj swojej byłej partnerce, płaci byłej swojej partnerce, żonie Heather Millis, płaci 70 tysięcy dolarów miesięcznie, tyle właśnie płaci tej kobiecie, także no też spore tak naprawdę pieniądze, no ale Paul McCartney naprawdę w klasyfikacji, no to jest bardzo wysoko, jeśli chodzi o zarobki artystów, tantiemy, wiadomo, Beatlesi i tak dalej. 50 Cent, a więc znany ten raper, można powiedzieć, że tutaj jest za wielkiej wody, za oceanu. Początkowo miał po prostu tutaj alimenty zasądzone na kwotę 25 tysięcy dolarów miesięcznie, natomiast ostatecznie obniżono mu tą kwotę do 6700 dolarów, czyli praktycznie trzykrotnie obniżono mu tutaj te alimenty. Ma dziecko, tutaj syna, który urodził się w 1997 roku ze związku z Shankiją Tompkins i to właśnie na to dziecko płaci teraz 6700 dolarów. No to się wydaje, że to trochę dziwna sytuacja, no bo wiemy przecież, że 50 Cent cały czas stylizuje się, ile on to ma pieniędzy, złote łańcuchy, Ferrari, tak, cały czas po prostu przepych, bogactwo pokazuje. No a to jest śmieszne troszeczkę z drugiej strony, no bo na swoje dziecko tutaj praktycznie trzykrotnie obniżył alimenty. Z swego czasu była też słynna historia, że on podobno podał taką informację do wiadomości publicznej, że już jest bankrutem,
kredytem, że jest niewypłacalny i tak dalej. No niektórzy to właśnie jakby mówili, że to było jakby związane z tym, żeby obniżyć te alimenty, tak? No ale 50 Cent też podobno zarabia bardzo dobrze, ma firmy swoje, więc no dziwne, że tutaj wystąpiło obniżenie, przecież to są jednak jakby nie było pieniądze na dziecko. Kto tu jeszcze na tym zestawieniu jest? To jest Ludacris. Ludacris, raper, który płaci $7,500 na rzecz tutaj swojej córki, $7,500 miesięcznie alimentów. Początkowo żona czy partnerka tutaj występowała o $15,000 miesięcznie, natomiast raper po prostu ubłagał, sąd powiedział, że nie ma tyle pieniędzy, że go nie stać i tutaj musi płacić $7,500 miesięcznie. Także bardzo to duże tak naprawdę alimenty. Potem mamy Nas, a więc też kolejny hip-hopowiec w tym zestawieniu. Nas płaci tutaj $40,000 miesięcznie alimentów. Od 2011 roku ta kwota została zmniejszona do $25,000, no ale też rzeczywiście wysoko po prostu tutaj cena miłości była, wysoki po prostu koszty praktycznie tutaj tych alimentów. To było to zestawienie, to wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Napiszcie w komentarzach, co na ten temat sądzicie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!